Halo, halo. Dobry wieczór. Smakowało winko? A nie za mało? Ja chciałem taki mały limeryk powiedzieć w uzupełnieniu do mojego tutaj występu z moją żoną Ireną. Irena rzekła: Andrzej, tyś mój mąż. Chcę spijać z tobą cały życia miąż. A piękny był ten Andrzej jak książę, a jak żartował, a jak mówił mądrze. Teraz mówi głupiej, ale piękny wciąż. No i co? Nieprawda! Proszę Państwa, chciałem Państwu przedstawić mój jeden wiersz, ponieważ mam taką książkę, która się nazywa Graj Tango. Tam są takie felietony wierszowane. Chodzi mi o to, żeby rym był, żeby rytm był, a żeby jeszcze tam dowcip był, a żeby jakaś taka muzyka słowna była, bo w końcu jest to varieté literackie. Chciałem to Państwu powiedzieć, ale Janek Sumikowski, który tutaj filmuje dzisiaj na 6 kamer i który jest fantastycznym, niezmordowanym reporterem naszych wszystkich od 6 lat poczynań artystycznych, których jest już, nie wiem, setki w internecie i kilkaset godzin, brawo. Już mamy kilka milionów wejść. I mówi, nie, bo on kiedyś zrobił taki ze mną razem w roli głównej, ale to on zmontował fajny taki filmik. No i popatrzmy się na niego. Może już ktoś z Państwa go widział, ale popatrzmy się. Nazywa się to Anioł. Tam są 3 role. Rola takiego inteligenta, który poszedł na wódeczkę i wraca. Zresztą mi się przypomina, jak byłem w Paryżu pierwszy raz, to był 1967 rok, proszę Państwa, 50 lat temu. I pracowałem wtedy przez chyba 10 dni na halach paryskich, nosząc pół świnie. Pół świnie. A propos, to muszę Państwu powiedzieć, że jak byłem malutki, taki, to mi dziadek zrobił uprząż na świnie, bo hodował sobie świnkę na emeryturze. I zrobił taką uprząż na świnie i ja przejechałem przez całe miasto, takie, no, spore miasto, Izbica Kujawska, w którym się urodziłem. Przejechałem na tej świni i przez to stałem się znany w tamtej okolicy. Niedawno temu pojechaliśmy, bo wyjechałem stamtąd już, no, w 62 roku, czyli strasznie dawno temu, i pojechaliśmy tutaj z moimi kolegami, którzy tutaj siedzą, pojechaliśmy do tej Izbicy i znaleźliśmy Menela na rynku, a ja, no, już dawno, no ile, 50 lat nie ma w tej Izbicy, więcej niż 50, znaleźliśmy Menela w wieku 30 lat. Zobaczcie Państwo, jaka to sztuka. W wieku 30 lat już zostać Menelem. I ja mu mówię, proszę Pana, ja się nazywam Andrzej Bartkowski. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Wie Pan, tak przypominam, a moja mama pracowała w księgarni. Ale ma 30 lat, ja mam 72. Mówi, to Pan jest ten Andrzejek, co na świnie Izbicę przejechał. Proszę Państwa, jak to można się stać sławnym? Zobaczcie. I teraz taka historyjka jedna, która mi wpadła do głowy o tym właśnie inteligencie. Nawiązałem do tych hal paryskich, bo tam przychodzili w nocy ludzie po jakichś balangach, w smokingach, eleganckich frakach, na cebulową zupę. I tutaj ten inteligent w tym wierszu jest takim, który nagle się na Pradze gdzieś tam znajduje w jakiejś bramie. No i po balandze malutkiej. Dobra, Anioł, proszę. Moich ulubionych prawie filmów, a na pewno wideoklipów w przyszłości, Anioł. Tak, Anioł to wierszyk dość skomplikowany, tam są 3 role i Jan zrobił z tego prawie że film.
trzy role mojego aktora, prezesa Andrzeja Bartkowskiego. Akcja. Ciut zmęczony po imprezce i nie przewidując dramę, wszedłem w bramę. No i bezceremonialnie się natknąłem na dość potężnego gościa, który swą postacią władczą wskazał, że jest na swych włościach i zdumiony skąd się wziąłem, ćknął, bo był chyba na czczo. Czego, kurwa, gość zagaił? Powściągliwie, trzeba przyznać. Po rankingu bliższych krain zrozumiałem, że to chyba jest ojczyzna. Wtedy mi się przywidział chyba święty w panoramach poświat i złóż. Ja olśnięty, choć dość brzydkie goście miał ciało, rzekłem: panie, tyś mi chyba anioł stróż. Gość w te słowa się odzywa: ja? Stróż to było alternatywy 4. Lecz czekaj pan. Czekaj pan, anioł stróż, pośród poświat Jezus. Będąc panem na inteligencję i szczery, to też dla mnie jest alternatywa. No kurwa, cóż. To słowo drugi raz mu się wycnęło, lecz by w pruderii się nie nużać, na bieg spraw prawie nie wpłynęło. Wróćmy więc do rozważań stróża. A stróż tak rzekł: jam prosty człek. Alternatywy 4. Boże, ty jeden nas pojednasz, bo jeden znasz nasz kiepski staż. Alternatywa tylko jedna. My, prosty lud, wierzymy w cud. O, Matka Boska, jedna uratować może. Ale że Polska przez mały p może być Polską przez duże p? Nie. Może być już tylko gorzej. Przyjmuję imperatyw co do tych alternatyw. Gość swój adres precyzuje znów. Marny to znak euforii, brak. Ulica Gnojna. Dawniej Aleja Bzów. Na szczęście stróż otworzył już wódeczkę aniołówkę. Nie jeden raz daliśmy w gaz. Kolejną wychylaliśmy lówkę i nagle cud. Blask jakiś wiódł mnie do tła w purpurach. Znów jak na złość jawi się gość, tym razem cały w piórach. W obłoku róż ten anioł stróż zaistniał w bramie jak w kościele, więc drżącym głosem pytam pod nosem: czy teraz mój jesteś stróż, aniele? I tu przysięgam panom, paniom, rzekł: tak, jam jest pański anioł. Tak, jam jest pański anioł. Ho, 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 zbyt zagadkową odzywką tanią mój wyidealizowany anioł zaczął mnie tu wnerwiać. W tłach purpurowych alternaty, w panoram złóż, jawi się imperatyw obłoku róż. Neon zaczął mi się zczerniać. Więc anioł pański, czy w mordę mój
Bo jeśliś mój, źle widzę strój. Anielską modę ktoś wprowadził zgubną. Aureola w parabolę stan skrzydeł. Kurde, ja chrole. A z pleców ktoś dwa laśki aniołami skubną. Całą sylwetkę miał raczej smutną. I perspektywę wręcz okrutną. I nic nadziei miał niż optymiści inną. I rekwiem brzmiała w aniele nuta. No i niestety był to smutas. Nawet komórkę miał nieczynną. I przynepiwał sobie pióra. Nie znał pojęcia koniunktura. Szczęście, że aniołówki stało. Czkał słabą, utykał. Polski mu nie szedł i fizyka jak na anioła. Wiedzę wręcz miał małą. Od na anioła się patrzenia miałem dreszcze. Skonstatowałem, że to niestety anielski wrak. I może bym na anioła liczył jeszcze, ale anielskiej cierpliwości brak. I w sytuacji tej wyjątkowej pragnę zachować się jak człowiek na niemoc anioła. I nie mogąc patrzeć dłużej, decyzję męską więc podjąłem zaopiekować się aniołem. I dla anioła będę teraz ja człowiekiem stróżem. Ja? Stróż? Anioła się I takie są właśnie sceny live'owe. Turnas Bartkowski, Zimikowski, anioł numer 9. Tak? O Jezus, Jezu Maria. Tak, Irena? O, Irena, akurat Zinkumowa. Co ta mała? Tak, ale teraz nie... Konferencję mamy. Tak, kartofle, no dobrze, no kartofle, ogórki, marchew, no. Dobra, okej.